Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Czytamy dzisiaj fragment Ewangelii Jana z 15 rozdziału, pierwsze dwa wersety, ale dzisiaj przeczytamy z przekładu interlinearnego. Niestety Biblia Warszawska, którą używam na co dzień, nie do końca oddaje nam e, treść, no ale też i ducha. Tego, co zostało zapisane w Bożym Słowie. A tak przy okazji, warto korzystać z różnych tłumaczeń, bo tłumaczenia nigdy nie będą i nie są oryginałami. Jeżeli ktoś może czytać po grecku, no to jest w lepszej sytuacji, ponieważ ma w ręku oryginał. Czytamy z tego innego tłumaczenia. Ja jestem winoroś prawdziwa. A ojciec mój jest rolnikiem. Każdy pęd we mnie, nie niosący owocu, odrywa go. I każdy owoc niosący oczyszcza go, aby owoc liczniejszy niósł. Moi drodzy, jest tu kilka bardzo poważnych rzeczy, w taki prosty sposób nam przedstawiony. Po pierwsze, jest jedna prawdziwa winorość, jeden krzew winny, jeden jedyny. I tym krzewem winnym jest Jezus Chrystus. Jest też tylko jeden winogrodnik, tylko jeden. Jest nim Bóg, Ojciec Pana Jezusa Chrystusa. Reasumując ten wstęp, mamy jednego tylko prawdziwego winogrodnika – i jeden tylko prawdziwy krzew winny, którym jest Pan Jezus Chrystus. Ojciec wybrał najlepszy krzew winny, jaki mógł wybrać. Jeśli w ogóle możemy mówić o jakimkolwiek wyborze, no bo w zasadzie nie było żadnego innego. Ale też tak wskazuje na to, że nie było innego tak naprawdę, bo tylko ten jeden jest prawdziwy. Reszta już prawdziwa, by. Nie była. Co to jest ta winorość? Co ona symbolizuje? Krzew winny, co symbolizuje? Jeśli czytamy Torę, Stare Przymierze, no to widzimy, że jednym z obrazów Izraela jest właśnie krzew winny, winorość. Drzewo figowe również jest takim obrazem. Niewiasta kobieta jest również takim obrazem. Ale chyba najczęściej właśnie pojawia się ten obraz winorośli, krzewu winnego, symbolizujący naród wybrany, czyli Izrael. Ale naród wybrany, Izrael, wszczepiony w Jezusa Chrystusa, zawsze musi być wszczepiony przez wiarę. Więc dotyczy to Żydów, którzy są wierzący, byli wierzący, są wierzący, będą wierzący. Ale oprócz Żydów mamy również inny lud, inny naród. O czym zresztą Pan Jezus mówił wielokrotnie, będąc tutaj, na tym świecie i służąc pośród Żydów przede wszystkim. Ale nie tylko. Wśród pogań też służył. To są pogań, wierzący pogań. Listy do Rzymian, wersety, rozdziały 9, 10, 11. Warto sobie przestudiować. Tam jest mowa o tym, że do tego krzewu zostały też wszczepione narody pogańskie, oczywiście ci, którzy uwierzyli, tylko i wyłącznie, żebyśmy się dobrze rozumieli. Teraz jest pytanie, bardzo ważne pytanie: co to są te pędy, które w jednym przypadku niosą owoc, a w drugim przypadku nie niosą owocu i są odrywane? Uważna lektura Słowa Bożego, i stąd właśnie czytam z tego przekładu, nie pozostawia żadnych złudzeń. Bo Jezus powiada, powiada tak. Każdy pęd we mnie, we mnie, nie niosący owocu, jest oderwany. Każdy pęd we mnie, nie niosący owocu. Będą pewnie ludzie, którzy będą twierdzili, że. Tu trzeba inaczej przed, przestawić przecinek. Wychodzę, do, wybiegam do przodu, jeśli chodzi o moją wy, wypowiedź. Ale od razu mówię, że Greka Biblijna nie zna znaków przestankowych, więc nie mam mowy o żadnych przecinkach. Co pan Jezus powiedział? Każdy pęd we mnie nie niosący owocu. Czyli każdy, kto nie niesie owocu w Chrystusie, każdy. Każdy, podkreślam, każdy. To nie niesie owocu w Chrystusie, musi być oderwane, musi być odcięty, musi być wyrzucony, bo jest obcy. No ale jak mógł wyrosnąć z Chrystusa, ktoś powie? A kto powiedział, że on wyrósł z Chrystusa? Tu chodzi o coś innego. Kościół, o którym mówiłem przed chwilą, czyli bardziej zgromadzenie świętych, świętych Starego i Nowego Przymierza, którzy są w Chrystusie, to jest Kościół Niewidzialny, to jest zgromadzenie niewidzialne. Ale my mamy do czynienia zawsze ze zgromadzeniem widzialnym. I tak było i w Starym i Nowym Przymierzu. Zgromadzenie widzialne to jest pewna mieszanka. Mówiąc dzisiaj tak uproszczonym, uproszczony sposób, to jest mieszanka ludzi wierzących Chrystusowi i ludzi niewierzących Chrystusowi, chociaż ci oczywiście dzielą się na różne kategorie, ale to jest nieistotne. Z naszego punktu widzenia nieistotne. Ten, kto jest pędem w Chrystusie, czyli tą gałązką, która wyrasta z Chrystusa, zawsze przynosi owoc. Choć za chwilę do tego wrócimy. Gałązka, która wyrasta z tego krzewu, widzialnego krzewu, nie musi być wcale w Chrystusa, to niestety różnie się odbywa. Ewangelię Jana o tym mówi fragmenty między ósmym a dwunastym rozdziałem Mówią o tym, że diabeł bardzo lubi wedrzeć się do kościoła, a więc do tego widzialnego kościoła może przyjść ktoś, kto jest niewierzący. Czym się charakteryzuje taki człowiek? No tym, że nie przynosi owocu w Chrystusie. Przypomnę, każdy pęd we mnie nie niosący owocu. Każdy pęd we mnie nie niosący owocu. Jeżeli mamy w kościele ludzi, którzy przynoszą owoc, ale nie w Chrystusie, to to jest obcy pęd, dzik, dziki pęd. To nie jest pęd, który wyrósł z Chrystusa. Bo ten, który wyrasta z Chrystusa, ten przynosi owoc Chrystusowy. I tym pędem Chrystus się zajmuje, bo to jest Jego pęd. On dba i troszczy się o ten pęd. I ten pęd przynosi owoc. Jak można stać się częścią ciała Chrystusowego? No tylko w jeden sposób. Słuchajcie uważnie, bo pewnie usłyszycie wiele odpowiedzi. Ale członkiem ciała Chrystusowego można stać się tylko w jeden sposób: a mianowicie: Ojciec musi takiego człowieka wybrać i przyprowadzić do Chrystusa. Nie ma innego sposobu na to, aby stać się częścią ciała Chrystusowego. Wszystkie inne sposoby to jest ludzkie, światowe, a czasami demoniczne działanie. Ludzie z różnych przyczyn, powodów pragną być w kościele. Ja znam sporo ludzi, którzy są w kościele, czy trafili do kościoła, bo czuli się samotni. To oczywiście dobrze świadczy o Kościele, że Kościół potrafi tym ludziom w taki sposób wyjść naprzeciw. Ale to nie są ludzie, o których można powiedzieć, że ich przyprowadził do kościoła Chrystus. I na ogół to nie są ludzie wierzący. Co wychodzi później w rozmowach, co wychodzi też jako owoc ich życia, ale to są inne, te inne tematy, i nie chcę się tutaj w tej chwili rozmieniać na drobne. Dwie kategorie ludzi. Pierwszy, który niesie owoc w Chrystusie. Drugi, który nie niesie owocu w Chrystusie. Ci ludzie, którzy nie niosą owocu w Chrystusie, jakiś tam owoc przynoszą. I to wcale nie jest byle jaki owoc, bo czasami to jest owoc, który ludzie podziwiają. I tu mamy kolejny problem, ponieważ ludzie nie potrafią biblijnie patrzeć na siebie wzajemnie. Patrzą na to, co zewnętrzne. I niestety tacy ludzie, którzy przynoszą owoc swój własny, a to jest zawsze owoc buntu przeciwko Bogu, są czasami dobrze traktowani, a nawet nagradzani w kościołach. I stąd wiele kościołów popada w różnego rodzaju zwiedzenia, a niektóre nawet w Herezję. Dlatego, że ludzie w kościele nie rozpoznali, że ten akurat pęd, jest pędem dzikim, nie mającym nic wspólnego z Chrystusem. Co jest w sumie łatwe do rozpoznania i zaraz o tym powiemy. Każdy więc, kto jest w kościele, a nie wypełnia woli Bożej, jest właśnie takim pędem, który zostanie odcięty. Ba, Chrystus nawet powiedział, że przyjdzie taki czas, kiedy te dzikie pędy przyjdą do niego. Zapytają, no jak to się dzieje? No niech co nas przyjąć do wieczności, a. A myśmy robili to, tamto, jeszcze coś innego. A Jezus powie wtedy, ale ja was nie znam. I Jezus mówi prawdę. On tych ludzi nie zna, ponieważ ojciec nie darował tych ludzi swojemu synowi. Ojciec ich nie wybrał i koniec, kropka. Oni mogli różnych różne, dużo rzeczy robić, pozornie dobrych, ale to niczego nie zmienia, ponieważ oni nie należą do Chrystusa. Natomiast jeżeli należysz do Chrystusa i wydajesz owoc, to ojciec i syn będą o Ciebie dbali. Będą Cię oczyszczali, będą się troszczyli o Ciebie, będą korygowali Cię. Zdarza się i to bardzo często, że ludziom wierzącym jest, jak się to mówi kolokwialnie, pod górkę. Łatwiej się żyje ludziom niewierzącym. I to jest prawda. W wielu przypadkach to jest prawda. No, ale to jest dowód na to, że ojciec koryguje Twoje życie, że ojciec dba o to, żebyś był święty, a wszystko po to, żebyś przynosił jeszcze wspanialszy owoc. Biblia powiada, że po owocach będziemy rozpoznani, ale co to oznacza? Po jakich owocach? I jeżeli ktoś rozpozna jakieś owoce, to jakie i czemu to rozpoznanie ma służyć? Otóż będziemy rozpoznani po owocach, które wydawał Jezus Chrystus. My mamy wydawać takie same owoce. I rozpoznanie polega na tym, że ktoś, kto posmakuje owocu, który wydajemy, powie: O, to jest ten owoc, który wydawał Jezus Chrystus. A więc owoc, który wydajemy, ma w naszym życiu wyraźnie, jednoznacznie wskazać na Chrystusa. I teraz jest pytanie: Czy. Smakuję Chrystusem. Czy moje myśli są Chrystusowe? Czy moje słowa są Chrystusowe? Czy moje decyzje są Chrystusowe? Czy moje zachowanie jest Chrystusowe? Czy sposób, w jaki traktuję innych ludzi, w szczególności braci i siostry, w Chrystusie jest Chrystusowy? To wszystko wskazuje na to, że obóz, który wydaje, jest albo z Chrystusa, albo z ciała. Ale ten z ciała zawsze będzie owocem buntu. I tutaj, jak wcześniej mówiłem, właśnie w tym miejscu łatwo rozpoznać, kto kim jest. Jeżeli masz do czynienia z ludźmi, którzy są w Kościele, są nawet starszymi w zborze czy piastorami, a są mściwymi ludźmi, są ludźmi, którzy manipulują innymi ludźmi, są ludźmi, którzy głoszą rzeczy niezgodne ze Słowem Bożym. No to wszystko jest jasne. W takim kościele nie możesz być, ponieważ ten kościół zaprowadzi cię do śmierci. Uciekaj stamtąd. Uciekaj stamtąd i to jak najszybciej. Musisz być w takim kościele, w którym ludzie, a w szczególności ci, którzy są odpowiedzialni za ten kościół, wydają owoc Chrystusowy. Kościół Jezusa Chrystusa jest poukładany. Po pierwsze, nie ma tam przypadkowych ludzi. Mówię oczywiście o tym duchowym kościele. Są tam tylko ludzie, których sam ojciec wybrał i przyprowadził do syna. To jest punkt pierwszy. Po drugie, ci ludzie są integralnie powiązani z Chrystusem, a więc można powiedzieć, że jest przepływ pomiędzy ich duchem a duchem Chrystusowym. Do tego stopnia że patrząc na tych ludzi, można powiedzieć, że Bóg wykształtował w nich obraz swojego syna. No, tak uczy Słowo Boże. Po trzecie, owoc, który wydają, smakuje tak jak owoc Chrystusowy. Po czwarte, to nie oznacza, że ci ludzie będą przez wszystkich kochani. Wręcz odwrotnie, będą nienawidzeni. Tak jak Chrystus był znienawidzony. Jeśli więc. Twierdzisz, że jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa, to te cztery punkty muszą być w Twoim życiu, te, które wymieniłem przed chwilą, muszą być w Twoim życiu jasno odczytane. Kochani, niech Was Bóg błogosławi, niech Was strzeże w Jezusie Chrystusie. Amen. Witam w aceranku, a wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.